Witamy serdecznie w kolejnym programie Moc Kontrolowana. Ania jeszcze zażywa przyjemności urlopowych, natomiast ja zapoznaję się z Fiatem Stilo. Ten Fiat dowiózł nas na Mazury. Na spotkanie z Krzysztofem Hołowczycem, o czym za chwilę. Natomiast teraz kilka słów o tym samochodzie. Tak jak już zdążyliście się przekonać, rodzina samochodów Fiata zaskakuje. Zaskakuje bardzo dobrymi silnikami, zaskakuje dobrym zawieszeniem, zaskakuje wykończeniem tych samochodów. I powiem Państwu tyle. Zaskakuje tym, że Fiat nie boi się prezentować samochodów, nie boi się tego, aby użytkownicy potencjalni czy przyszli użytkownicy tych samochodów testowali te samochody. Dlaczego my pokazujemy samochody, testy samochodów w troszeczkę inny sposób? Dlatego, że mało osób wie, że te samochody wytrzymują różne ekstremalne sytuacje. Wytrzymują jazdę po szutrach. Fiat tego się nie boi, co jest jakby dowodem też na to, że startuje Fiat Punto w Mistrzostwach Polski. Startują samochody w Mistrzostwach Europy Fiaty. Także tutaj jakby z tej strony Fiat się nie boi czegoś takiego, że te samochody są delikatne. Obala się mit, który również tkwił we mnie, że Fiat jest delikatny, jest samochodem, który nie nadaje się do zbyt wielu rzeczy. Natomiast my testując te samochody, właśnie Fiaty, no ja jestem bardzo zaskoczony, jestem mile zaskoczony tymi samochodami. Jeżdżą rewelacyjnie, trzymają się drogi na szutrach, na asfaltach, na łącznikach szutrowo-asfaltowych. To, jak ten samochód wygląda w środku, jakie ma wyposażenie, dla nas jest mniej ważne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziecie chcieli Państwo, pójdziecie, odwiedzicie salon dealera Fiata i tam wszystkiego się dowiecie, zobaczycie, jakie są samochody. Wiadomo, mamy jeden samochód. Jeden samochód, po prostu powiedzmy, czy jak to jest w tej chwili Stilo. Ten samochód można kupić w różnych wersjach silnikowych, w różnych wersjach wyposażenia. Także to już jest po prostu jakby kwestia gustu. Natomiast wszystkie te samochody zachowują się tak samo. Charakterystyka jezdna jest bardzo podobna tych samochodów. Tak jak mówię, ten samochód Fiat Stilo jest naprawdę rewelacyjny. Ten samochód przyspiesza bezbłędnie. Nie czuć w nim prędkości. Prowadzi się doskonale. Nie wiem, co jeszcze mogę Państwu powiedzieć. Najlepiej zapraszam do salonów, do dealerów właśnie Fiata. Spróbujcie się przejechać, spróbujcie ten samochód obejrzeć. Akurat nasz egzemplarz testowy Fiata Stilo jest w wersji 1.9 JTD. Jest bardzo, powiedzmy, oszczędnym samochodem. Przy jeździe po trasie pali około 6,2 litra. To spalanie może być oczywiście mniejsze. Jeżeli się będzie jechało spokojniej, wolniej, nie będzie korków, będzie się jechało w miarę płynnie, to spalanie może jeszcze spaść i to dość znacznie. Samochód o tej masie przy, powiedzmy, trzech osobach i pełnym bagażniku bagaży, tak jak to jest w przypadku wypadów rodzinnych, pali właśnie tyle. Pali około 6 litrów ropy. Natomiast komfort, jaki daje przyspieszenie tego samochodu, jest naprawdę rewelacyjny. W tym samochodzie jest mnóstwo elektroniki. Ja nie lubię elektroniki w samochodach. Lubię ten samochód, kiedy jest naprawdę zwykły, prosty i nic go nie wspomaga. Natomiast dla wielu z Państwa na pewno będzie to dużym plusem to, że jest korekcja toru jazdy, czyli system, który współpracuje z systemem ABS. W momencie, kiedy zaczyna się uślizg na których kołach, po prostu redukuje poprzez osobną regulację jakby każdego koła, prędkości obrotowej każdego koła, niweluje te uślizgi. Jest to wygodne, na pewno w ciężkich warunkach. Mimo to ten samochód może jeździć również, powiedzmy, trochę w sposób bardziej sportowy. Jechaliśmy tu za Krzysztofem, który jechał Subaru Imprezą. No niestety to nie był rajd ani nic takiego, to była jazda pokazowa dla jednej z firm. Krzysztof prezentował po prostu możliwości i przewoził ludzi tym Subaru. Musieliśmy zwolnić, ponieważ Krzysztof wpadł w drogę szutrową i straciliśmy widoczność, jadąc bezpośrednio za nim. Ale ten samochód trzyma się naprawdę drogi bardzo fajnie. I tak jak mówię, zapraszam jeszcze raz serdecznie do salonów Fiata na przejażdżki, na testy, na obejrzenie dokładne, zapoznanie się z tymi samochodami.